Blady strach padł na Berlin i Brukselę. Wybory do Europarlamentu coraz bliżej, a niezadowolenie społeczne rośnie. Mało komu podoba się Zielony Ład, polityka migracyjna czy obyczajowa rewolta. W jakie tony uderzą zatem unijne elity? Ich plan zakłada budzenie lęku przed Rosją. Prawica zostanie oskarżona o współpracę z Putinem, a Donald Tusk u nas uda, że nigdy nie powiedział, że chce dialogu z Rosją taką, jaka ona jest. Pytanie, czy mu uwierzymy? Ekspres Republiki, Rafał Patera, ruszamy. Rząd wprowadza drastyczne podwyżki cen prądu i gazu. Od 1 lipca Polacy zapłacą nawet o 15% więcej za energię elektryczną i o ponad połowę więcej za gaz. Donald Tusk wygrał wybory pod hasłem obniżek tych opłat. Niepewny los niektórych postępowych polityków koalicji 13 grudnia. Znane z postępowych poglądów osoby mogą nie znaleźć się na listach do Europarlamentu. Bruksela obawia się o wyniki po krytyce Zielonego Ładu. Dziennikarze obawiają się o los trzymanego w areszcie księdza Michała Olszewskiego. Kilkadziesiąt osób podpisało się pod apelem o wyłączenie ze sprawy o zażalenie na areszt sędziego, który ich zdaniem nie gwarantuje bezstronności. Były wiceprezydent Gdańska Piotr K. został skazany za molestowanie seksualne nieletniego. Wyrok jest nieprawomocny. Do zdarzenia miało dojść 12 lat temu, gdy oskarżony już nie zajmował stanowiska w gdańskim samorządzie. Tanio to już było. Ceny gazu pójdą w górę nawet o 60%, a podwyżka cen energii wyniesie co najmniej kilkanaście procent. Za wodę już płacimy drożej, nawet o 60%. Rząd Donalda Tuska postanowił nie przedłużać tarczy ochronnej, która chroniła za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości. Podwyżki zauważają chyba wszyscy Polacy, ale nie tak miało być. Jeszcze w kampanii wyborczej Donald Tusk nie mówił o podwyżkach. Wprost przeciwnie, obiecywał niższe opłaty. Dzisiaj, i to mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, uważam, że dzisiaj, gdybym był premierem, rachunki za prąd i za gaz mogłyby wynosić połowę tego, co wynoszą dzisiaj. Dzisiaj, i to mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, uważam, że dzisiaj, gdybym był premierem, rachunki za prąd i za gaz mogłyby wynosić połowę tego, co wynoszą dzisiaj. Niektóre opłaty faktycznie zmienią się mniej więcej o połowę, ale nie w dół, a w górę. Gaz podrożeje o ponad połowę, a prąd o kilkanaście procent. Naprawdę ludzie w Polsce będą mieli dzięki temu więcej. W sklepach będzie taniej, w polskich domach będzie lepiej, we wszystkich polskich domach. 30 czerwca wygasa tarcza ochronna, którą wprowadził rząd Prawa i Sprawiedliwości. Obecna władza postanowiła jej nie przedłużać, stąd drastyczne podwyżki. No to będzie tragedia dla gospodarstw domowych. Chyba ludzie nie są świadomi tego, co ich czeka tak naprawdę. No myślałam, że bynajmniej pozostanie tak, jak było. Ceny za wodę już poszły mocno w górę. Mieszkańcy Łodzi zapłacą o 60% więcej. Idą do góry ceny wody. Już wiemy o miastach jak Lublin, jak Łódź, jak wiele mniejszych miast, które wnioskują 30-40, nawet pan minister Buda powiedział dzisiaj z trybuny sejmowej, Łódź 60% podwyżka cen wody. Rząd Prawa i Sprawiedliwości chronił najbardziej potrzebujących, w tym emerytów i rodziny wielodzietne. To ich podwyżki cen gazu, prądu i wody dotkną najbardziej. Więcej na ten temat w Ekspresie Plus. Służyć najpierw Unii Europejskiej, a nie Polsce. Wypierać się obywatelstwa polskiego, czy wstydzić się własnego kraju. Oto są przykładowe zachowania europosłów obecnej koalicji rządzącej. Ale to ma się zmienić na potrzeby wyborów do Parlamentu Europejskiego. Tutaj Donald Tusk obrał inną strategię. Najbardziej kontrowersyjne nazwiska mają nie pojawić się na listach wyborczych. Czy wszystkich europejskich postępowców uda się upchnąć w politycznej szafie? No, sprawdźmy. Kampania europejska ruszyła pełną parą. Kolejne partie prezentują listy kandydatów do Europarlamentu. W tym czasie europosłanka Róża Thun wyjawiła. Praca w Parlamencie Europejskim to nie jest tak, jak wiele osób sobie wyobraża, że pracuje się tylko dla jednego regionu. Pracuje się po pierwsze dla całej Unii Europejskiej, po drugie dla całej Polski. Powiedziała to, co robi i podkreśla na każdym kroku. Rzeczywiście pani Róża Thun mówi, że jest niezależną Europejką i nie ma zamiaru pytać nikogo o zdanie, nawet swojego własnego rządu. Losy Róży Thun ważą się. Na razie nie jest pewne, czy otworzy listę trzeciej drogi na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Za to z Lewicy do Koalicji Obywatelskiej przeszedł Łukasz Kochut, który 2 lata temu stwierdził, że nie jest Polakiem. Mam obywatelstwo polskie, nie jestem Polakiem, jestem Ślązakiem, ale zrobię wszystko, żeby Polska została w Unii Europejskiej.
Ja mam nadzieję, że wyborcy zapamiętają, odsłuchają wszystkie wystąpienia pana europosła, bo rzeczywiście są one skandaliczne i w swojej retoryce, języku dobieranych słów bardzo często atakował Polskę, w debatach przeciwko Polsce aktywnie uczestniczył. Postępowe wypowiedzi z pewnością nie służą niektórym kandydatom koalicji rządzącej do europarlamentu. Wydaje się, że dlatego wiele kontrowersyjnych nazwisk postanowiono schować. Zniknąć mają m.in. Janina Ochojska i Sylwia Spurek. Krowy są gwałcone po to, żeby zostać zapłodnione, po to, żeby mogły urodzić i żeby dawać mleko. Żadna krowa, tak jak żadna kobieta, nie daje mleka. Głosów wyborców raczej nie przysporzy. Platforma Obywatelska udaje, że nie popiera tych różnych szaleństw, jak Zielony Ład, jak wpuszczenie masowe imigrantów, robienie tutaj obozów dla imigrantów. To wszystko będzie się działo oczywiście po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Przed Polakami wybór. Decyzja zapadnie 9 czerwca przy urnach. Dążenie do zemsty nigdy nie będzie sprawiedliwością. Nie będzie nią też żaden wyrok podyktowany zemstą. Tak brzmi początek listu otwartego w sprawie aresztowanego księdza Michała Olszewskiego. Autorzy żądają odsunięcia od procesu sędziego Piotra Kluza, byłego wiceministra sprawiedliwości w rządzie PO-PSL. Jutro Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrzy zażalenie na postanowienie o aresztowaniu księdza Michała Olszewskiego. O tym, czy ksiądz Michał Olszewski wyjdzie na wolność, zdecyduje jutro sędzia Piotr Kluz. To były wiceminister w rządzie Donalda Tuska. Członek rządu Platformy Obywatelskiej, wiceminister, który urzędował być może w tym budynku, w Ministerstwie Sprawiedliwości, którego powołał Donald Tusk, orzeka w sprawie, która dotyczy tła politycznego. Czy nie ma bardziej jaskrawego przykładu intencji i jaka jutro będzie decyzja? Bo ja nie mam wątpliwości. Ksiądz Michał Olszewski, prezes Fundacji Profeto, został zatrzymany przez ABW 26 marca. Prokuratura przedstawiła mu zarzuty w ramach śledztwa dotyczącego Funduszu Sprawiedliwości. A Mesjasz był nad nimi. W trakcie postępowania służby dopuściły się rażących zaniedbań. Między innymi obrońca księdza Michała nie miał możliwości pełnego zapoznania się z aktami sprawy. A teraz o konferencji prasowej, która się nie odbyła. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprosiło media na spotkaniach z kończącym urzędowanie ministrem Bartłomiejem Sienkiewiczem. Mimo że dziennikarze zjawili się w budynku resortu, na recepcji powiedziano im, że tu, cytat, nikogo nie ma na górze. Co ciekawe, polska agencja prasowa dziś rano dwukrotnie informowała o konferencji prasowej ministra Sienkiewicza. Depesza o odwołaniu pojawiła się dopiero przed 11:00. Powodów odwołania nie wskazano. Były wiceprezydent Gdańska Piotr K. został skazany na rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata za molestowanie małoletniego. Sąd orzekł też 5-letni zakaz wykonywania zawodu oraz działalności związanej z edukacją, wychowaniem, opieką i leczeniem małoletnich. Piotr K. ma też zapłacić pokrzywdzonemu 5 000 zł za dość uczynienia. Były samorządowiec zniknął z lokalnej polityki po złożeniu dymisji ze stanowiska w listopadzie 2020 roku. Decyzję ogłosił w mediach społecznościowych, wskazując na powody osobiste. Wyrok sądu jest nieprawomocny. Lotnisko Chopina w Warszawie, największy obecnie port lotniczy w Polsce, obchodzi właśnie 90-lecie. W ubiegłym roku obsłużyło ponad 18 milionów pasażerów, ale jego możliwości rozwojowe kończą się. Stąd pomysł Prawa i Sprawiedliwości o budowie centralnego portu komunikacyjnego między Warszawą a Łodzią. Obecna władza nie ma przekonania do tego projektu. Jeżeli zostanie wybudowane lotnisko w Baranowie, to dalsza eksploatacja lotniska Chopina nie ma sensu. Gdyby było inaczej, to na pewno znalazłoby się wielu operatorów, którzy woleliby latać z Warszawy niż z Baranowa, nawet więcej płacąc. W rezultacie jeszcze trudniej byłoby ten pasażerski model spiąć. Koalicja 13 grudnia w ubiegłym tygodniu poinformowała, że chce wycofać się z budowy tzw. szprych kolejowych do CPK. Wątek łupienia Polaków pojawi się także w drugiej części Ekspresu Republiki. Tym razem nie będzie to jednak efekt działań koalicji 13 grudnia, a Niemców. Tak bardzo spodobały im się unikatowe przedmioty z zamków Malborku, że podczas wojny wzięli i jakoś zapomnieli oddać. Ale teraz wróciły i zaraz je pokażemy. Pedro Sanchez dalej premierem. Żona hiszpańskiego polityka odpowie przed sądem za domniemaną korupcję i nadużywanie wpływów. Jaskinia mroźna w Tatrach ponownie otwarta na turystów. W Ekspresie Republiki sprawdzimy, jak przygotować się do jej zwiedzania. Bezbramkowy remis. Lech Poznań nie był w stanie pokonać Krakowi. W walce o mistrza Polski najbardziej liczy się Jagiellonia Białystok. Podwójny skandal w Hiszpanii. Stojący na czele lewicowo-komunistycznego rządu Pedro Sanchez jednak nie poda się do dymisji. Miał to uczynić po tym, jak madrycki sąd wszczął wobec jego żony Begoni Gomez postępowanie o korupcję.
kilka dni namysłu i jest decyzja. Premiera Hiszpanii Pedro Sancheza nie przekonały nawet oskarżenia korupcyjne pod adresem jego żony. Zdecydowałem, że pozostanę na stanowisku premiera Hiszpanii. Premier Hiszpanii jest przekonany o niewinności swojej żony. Sąd w Madrycie rozpoczął dochodzenie wobec Begony Gomez o domniemany udział w korupcji i korzystanie z wpływów politycznych. W Polsce oskarżenia kierowane są wobec żony posła koalicji 13 grudnia Dariusza Jońskiego. Sąd w Sieradzu wszczął proces w sprawie korupcji i dotacji unijnych. Ciąg dalszy protestów w Gruzji. Wielotysięczny tłum po raz kolejny wyszedł na ulicę Tbilisi, by wyrazić niezadowolenie wobec ustawy o zagranicznych agentach. Chcę pokazać stanowisko mojej rodziny, czyli nie dla Rosji. Nasza przyszłość jest w Europie, ponieważ potrzebujemy europejskiej sprawiedliwości i europejskiego porządku, gdzie system służy ludziom, a nie na odwrót. Na dzisiejszy wieczór planowane są dwie manifestacje przeciwników i zwolenników prorosyjskiej ustawy. Jutro w gruzińskim parlamencie jej drugie czytanie. Papież Franciszek spotkał się z mieszkańcami Wenecji. Podróż rozpoczął od wizyty w kobiecym więzieniu na wyspie Giudecca. Następnie na pokładzie motorówki popłynął do bazyliki Madonna della Salute na spotkanie z młodzieżą. Kulminacyjnym wydarzeniem jego wizyty w Wenecji była msza święta na słynnym placu świętego Marka, w której uczestniczyło prawie 10 tysięcy osób. Papież Franciszek zakończył dzień modlitwą w bazylice przy relikwiach świętego Marka. Wizyta w Wenecji była pierwszą podróżą papieża Franciszka poza Rzym od czasów pielgrzymki do Francji we wrześniu ubiegłego roku. Papież w Wenecji, a my w Gibraltarze, bo wiąże się z nim ciekawa historia, która pasuje do dzisiejszej daty. Bywa, że imię wielkiego wodza zostaje zaklęte w jakimś miejscu, gdzie żyje długo po śmierci samego bohatera. Tak jest choćby z Aleksandrią w Egipcie. Marcin Bąk znalazł inny, podobny przypadek. Dlaczego Gibraltar nazywa się tak, jak się nazywa? Ano dlatego, że po arabsku Jabal al-Tariq to Góra Tarika. Chodzi o Tarika ibn Ziana, muzułmańskiego wodza, który 29 kwietnia 711 roku wylądował ze swoją armią na tej skale leżącej u wybrzeża Hiszpanii. Pokonał następnie chrześcijan w bitwie pod Gaudaletę. Błyskawicznie udało mu się podbić prawie cały Półwysep Iberyjski. A mauretańscy władcy mieli rządzić w Andaluzji jeszcze przez wiele następnych stuleci. Rekonkwista hiszpańska zakończyła się ostatecznie w 1492 roku. Dzisiaj pamiątką po muzułmańskim panowaniu są zabytki kultury, jak chociażby Alhambra, ruiny zamków i imię Tarika, zapisane w nazwie Gibraltaru. Schodzimy z góry Tarika, żeby zanurzyć się pod ziemię. Po sezonie zimowym otwarto dla turystów jaskinię mroźną w Tatrach Zachodnich. Nazwa rzeczywiście może zmrozić, ale nie ma się co bać. Wejście do jaskini położonej w malowniczej Dolinie Kościeliskiej jest możliwe codziennie i dla każdego. Jaskinia mroźna w Tatrzańskim Parku Narodowym. Zamykana jest każdego roku na sezon zimowy, aby chronić zimujące w niej nietoperze. Teraz już jest dostępna dla odważnych odkrywców. Z kurtką, z kaskiem oraz z latarką, z tak zwaną czołówką, wyruszam na badanie tajemnic jaskini. Sztuczne oświetlenie, które niegdyś oświetlało tajemnicze zakamarki jaskini, zostało zlikwidowane w ramach gruntownego remontu. Zanim jednak zdecydujemy się na tę wyprawę, pamiętajmy, że pod ziemią panuje stała temperatura poniżej 10 stopni Celsjusza, więc warto mieć ze sobą kurtkę. Jaskinia mroźna, odkryta w 1934 roku przez Stefana Zwolińskiego i Jerzego Zachorskiego, jest dostępna dla turystów od 1953 roku. To idealny wybór na pierwszą przygodę z jaskiniami. Jej zwiedzanie może być uzupełnieniem i dodatkową atrakcją dla osób odwiedzających Dolinę Kościeliską. Do Muzeum Zamkowego w Malborku wracają skarby polskiej kultury. To przedmioty skradzione lub zagubione zaraz po II wojnie światowej. Kwatera witrażowa z kościoła Najświętszej Maryi Panny w Zamku Wysokim, wykonana w XIX wieku. Skrzydło ołtarzowe z Ingeln, pochodzące z XV-XVI wieku i neogotyckie krzesło. Specjaliści apelują o informacje na temat innych cenionych przedmiotów zagarniętych podczas wojny, które Polska mogłaby odzyskać. Odnajdywanie polskich zabytków współfinansowane jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Badanie polskich strat wojennych. Inicjatywę podjął rząd Prawa i Sprawiedliwości. Trening czyni mistrza. Wie o tym ta puma płowa ze Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie. Wykorzystuje każdy centymetr swojego wybiegu, by rozwijać się w ulubionej dyscyplinie sportowej, piłce nożnej. Godzinami gania za piłką, bo w ten sposób chce na jeszcze wyższym poziomie opanować różne techniki gry. Być może i w tym przypadku ciężka praca zaowocuje w przyszłości sukcesami.
Całkiem dobry dribbling. Najbliższe dni przyniosą nam letnie temperatury i dużo słonecznych promieni. Jak dużo będzie ich jutro? Z promiennym uśmiechem prezentujemy to na mapach. Temperatura wzrośnie do nawet 25 stopni. Tyle będzie na przykład w Toruniu. Niewielkie zachmurzenie na Kujawach i na Mazurach. W Ełku do 21 stopni. Tam miejscami pojawią się mocniejsze podmuchy wiatru. Pozostałe regiony z bezchmurnym niebem i słabym wiatrem, a to oznacza, że temperatura odczuwalna może być nawet wyższa od prognozowanej. Kto lubi spacery w słońcu, śmiało może obrać także kurs na Tarnów, Warszawę, Łódź czy też Szczecin. Tam zanotujemy do 24 stopni w cieniu. Może być miło? Może. Szparagów u nas pod dostatkiem. Pracy starczy dla każdego. My na przykład popracujemy jeszcze przy Ekspresie Plus. Oto mała próbka tego, co nas czeka. Półtonowa bomba zabezpieczona w gminie Kosakowo na Pomorzu. Przejścia dla pieszych w Nowym Sączu pod lupą policji. 4 osoby zginęły w wyniku tornada w Oklahomie. Te tematy plus inne, jakie trzymamy jeszcze w tajemnicy, spowodują, że oglądanie naszego plusa będzie doznaniem zupełnie wyjątkowym. Warto przekonać się osobiście. Do zobaczenia za chwilę. Słynni banici, jak Robin Hood czy Janosik, rabowali bogatych, żeby rozdawać ubogim i przeszli do legendy. Donald Tusk poszedł inną drogą. On rabuje biednych, czyli nas, żeby rozdawać bogatym, czyli swoim. Efekt końcowy będzie jednak taki sam. Ten rozbójnik też przejdzie do historii, choć filmów o nim kręcić chyba nie będą, no chyba że filmy katastroficzne. O fali drakońskich podwyżek, jakie za chwilę uderzą w Polaków, powiemy w Ekspresie Plus. Rafał Patryk, mimo drożyzny, ruszamy. Polacy przeciwni drakońskim podwyżkom cen prądu i gazu. Donald Tusk obiecywał w kampanii, że gdyby był premierem, ceny spadłyby o połowę. Te jednak od 1 lipca o połowę wzrosną. Policjanci z Wołomina zatrzymali mężczyznę, który miał napaść na bank w Ząbkach. 19-latek wszedł do jednej z tamtejszych placówek z przedmiotem przypominającym broń i zmusił obsługę do wydania gotówki. W Ekspresie Republiki pokażemy także zdjęcia policyjnego drona, który rejestrował zachowanie kierowców na jednej z ulic Nowego Sącza. Tylko w tym czasie policjanci naliczyli 7 wykroczeń w pobliżu przejść dla pieszych. Co najmniej 4 osoby zginęły po przejściu tornada w Oklahomie. Wśród ofiar jest 4-miesięczne dziecko. Służby alarmują, że przyroda może jeszcze dać o sobie znać w najbliższych dniach w pasie od Missouri po Teksas. Rząd Donalda Tuska uśmiecha się do Polaków i wali ich po kieszeni. Z szacunków naszych rozmówców, mieszkańców Warszawy, wynika, że od lipca za gaz i prąd zapłacą horrendalne rachunki. Na naszych oczach drożyzna staje się rzeczywistością, a podwyżki oczywiście najmocniej uderzą w najuboższych. Gaz, prąd, woda, za to wszystko Polacy zapłacą drożej. Szacuje się, że podwyżka cen energii wyniesie co najmniej 15%. Ceny wody już poszły mocno w górę. PGNiG już rozsyła informacje o nowych wzrostach rzędu nawet 60%. To jest już absolutny kosmos. Obecna władza zrezygnowała z zamrożonych cen wprowadzonych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Szefowa resortu klimatu przekonuje Polaków, dlaczego jest tak drogo. Tak, to prawda. Polska ma jedne z najwyższych cen energii. Dlaczego? Dlatego, że nasza energetyka jest najbardziej emisyjna w Europie. Za tak zwaną emisyjność Unia Europejska nakłada kary i podatki, stąd wysokie ceny gazu. To wszystko prawda, ale gdy w Polsce rządziło Prawo i Sprawiedliwość, Polacy przed wysokimi cenami gazu i prądu byli chronieni. To jest polityka rządu Tuska plus polityka Unii Europejskiej? Musimy, to zapłacimy. No dużo. Dużo, nie wiedziałam o tym. Obecny rząd Donalda Tuska nie patrzy na to, czy portfele Polaków cierpią na czymś, czy Polacy cierpią. Oni nie dbają o Polaków. Podwyżki opłat za gaz i prąd zostaną wprowadzone w lipcu, czyli już po czerwcowych wyborach do Europarlamentu. Ewakuacja mieszkańców 3 miejscowości w gminie Kosakowo w województwie pomorskim. Powodem? Nie wybuch z czasów II wojny światowej. Za akcją saperską pospieszyli żołnierze 36. patrolu z Rozewia. Mieli co dźwigać. Bomba lotnicza ważyła pół tony.
Domy opuściły tysiące osób. Powodem była informacja o znalezieniu bomby lotniczej z II wojny światowej. Na czas przeprowadzonych przez saperów czynności całkowicie zamknięto ruch w Kosakowie i pobliskich miejscowościach. Akcja saperów została zakończona sukcesem. Po kilku godzinach mieszkańcy części Kazimierza, Dębogórza oraz Dębogórza Wybudowania mogli bezpiecznie wrócić do domów. Ruch na drogach został w pełni wznowiony. Niewybuch został zabezpieczony i zostanie zneutralizowany na poligonie. Policja w Wołominie zatrzymała podejrzanego o napad na bank w Ząbkach. 19-latek, posługując się przedmiotem przypominającym broń, zmusił pracowników do wydania gotówki. Zabrał blisko 30 tysięcy złotych i uciekł. Funkcjonariusze ustalili jego tożsamość i zatrzymali w domu rodzinnym w Warmińsko-Mazurskiem. Mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące. Za dokonanie rozboju, posługując się niebezpiecznym przedmiotem, grozi mu kara od 3 do 20 lat pozbawienia wolności. Teraz zamiast liczyć pieniądze, będzie zapewne liczył dni do końca odsiadki. Policjanci w Nowym Sączu kontrolowali kierowców z lotu ptaka, a w zasadzie drona. Wzięli na cel ruchliwe ulice Królowej Jadwigi i Józefa Piłsudskiego. Sprawdzali, jak kierowcy respektują przejścia dla pieszych i ścieżki rowerowe. W czasie tej jednej akcji wykryli 7 wykroczeń. Wszystkie dotyczyły nieprawidłowego wyprzedzania w pobliżu przejść dla pieszych. Grozi za to mandat w wysokości 1500 zł i 15 punktów karnych. Pogodowy Armagedon za oceanem. W weekend przez Stany Zjednoczone przetoczyły się dziesiątki tornad. Najbardziej ucierpiał stan Oklahoma, gdzie były ofiary śmiertelne. 4 osoby nie żyją, w tym 4-miesięczne dziecko. To skutki tornad, które nawiedziły Oklahomę. Gołym okiem widać również ogrom zniszczeń. To, co zobaczyłem w centrum Sulphur, to jest niewiarygodne. Żywioł zmiatał wszystko, co spotkał na swojej drodze. Teraz najważniejsza dla władz Oklahomy jest pomoc poszkodowanym. Trwa szacowanie strat. Mieszkańcy sprawdzają, gdzie teraz uderzą tornada. Pas, którym przejdą, jest szeroki od stanu Missouri przez stan Oklahoma po Teksas. Filipiny nawiedziła fala upałów, która poważnie wpłynęła na funkcjonowanie tego państwa. Termometry pokazały nawet 43 stopnie Celsjusza, a temperatura odczuwana osiąga około 50 stopni. Warunki pogodowe mogą spowodować udar cieplny. Rząd odwołał zajęcia w szkołach publicznych. Nauczanie odbywa się zdalnie. Uczniowie i nauczyciele martwią się zaległościami w nauce, a lokalni przedsiębiorcy narzekają na ogromne straty finansowe. Negatywne efekty pogody najbardziej uderzą w obszary dotknięte ubóstwem, gdzie dostęp do internetu jest utrudniony. Rośnie liczba ofiar śmiertelnych powodzi w Kenii. Rzecznik kenijskiego rządu poinformował, że za zmarłych uznaje się w tej chwili 70 osób. Rośnie niezadowolenie z powodu opieszałości władz przy prowadzeniu akcji ratunkowej. Ilu ludzi przeżyło dzisiaj? Tylko 25 z nas udało się uratować. Gdzie jest reszta? Dlaczego zginęli? Z powodu zaniedbań rządu. Ogółem ucierpiało ponad 130 tysięcy osób. Zalanych zostało tysiące domów oraz drogi i mosty. W stolicy Kenii, Nairobi, zamknięto kilkadziesiąt szkół nie nadających się do użytku. Dość tej wody. Przez resztę plusa przejdziemy suchą stopą. A będą nawet momenty, gdy wejdziemy wysoko na drzewo. Po co? Podejrzymy romantyczną schadzkę wrocławskich rysi. Listy miłosne pisały ponoć rysikiem. Komu arbuza, komu? Zwierzęta w jednym z indyjskich ogrodów zoologicznych dostały słodkie rarytasy. To sposób na uniknięcie odwodnienia. Muzyka i morskie fale, czyli wielki powrót delfinaliów. Impreza startuje w maju pod nowym szyldem Gdynia South Molo Festival. Pan Jurek dotrzymał słowa. Kibic piłkarski obiecał, że pójdzie piechotą na stadion drużyny, której bramkarz strzeli gola w ekstraklasie. Stało się. Przeszedł z Sandomierza do Radomia. A teraz uwaga. Moskwa. Panda olbrzymia o wdzięcznym imieniu Katiusza już hasa po zewnętrznym wybiegu tamtejszego zoo. Według opiekunów to dla wszystkich bardzo ważna chwila, zwłaszcza że ta panda jest pierwszą urodzoną w Rosji. To pierwszy wybieg tej pandy, który zgodnie z oficjalnym oświadczeniem moskiewskiego zoo stanowi ważny etap w życiu pandy, ale wymagało to dużo przygotowań. Wszystkie drabinki i konstrukcje zostały sprawdzone. Ponieważ Katiusza bardzo lubi zjeżdżać, dodaliśmy jeszcze jedną zjeżdżalnię. Wprowadziliśmy także pewne zmiany w basenie, obniżając poziom wody. Panda urodziła się w sierpniu ubiegłego roku i jest pierwszą urodzoną w Rosji. Jej rodzice przybyli do Moskwy z Dalekiego Wschodu, by uczcić 70. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych między Rosją a Chinami. Katiusza nie patrzy na politykę, dużo leniuchuje i w wolnych chwilach chrupie marchewki.
Teraz przenosimy się do zoo w Jaipur w gorących Indiach. Tu można podchwycić kilka zwierzęcych trików na ochłodę. Sam raz na zbliżające się lato. Opiekunowie niedźwiedzi i gepardów serwują podopiecznym lody z mrożonych owoców i soczyste arbuzy. Ale to nie wszystko. Podjęliśmy specjalne kroki, aby chronić zwierzęta przed falami upałów. Rozłożyliśmy siatki zapewniające cień. Zainstalowaliśmy też wodne zraszacze dla tygrysów wilby biega. Meteorolodzy przewidują, że upały utrzymają się do czerwca, lecz podopieczni z indyjskiego zoo nie powinni już na nie narzekać. Jak widać, wysoko na gałęziach drzew też może być miło i wcale nie trzeba być ptakiem, uważają te dwa rysie z wrocławskiego ogrodu zoologicznego. Ich opiekunowie często słyszą od odwiedzających, że wybieg rysi jest pusty. Nic bardziej mylnego, wystarczy spojrzeć wysoko w górę i absolutnie nie przeszkadzać. Opera Carmen uznawana jest za jedno z największych arcydzieł w historii muzyki. Jej popularność nie słabnie, o czym świadczy fakt, że wystawiło ją dotąd ponad 500 teatrów operowych na świecie. W maju sztukę ponownie zobaczymy w Teatrze Wielkim w Poznaniu. Muzykę do opery Carmen napisał francuski kompozytor Georges Bizet. Jej prapremiera odbyła się 3 marca 1875 roku w Paryżu. To historia pięknej, niepokornej cyganki Carmen, pracującej w fabryce cygar w Sewilli. Zakochuje się ona w żołnierzu, dla którego porzuca swojego kochanka Escamilla. Jednak z czasem kobieta nudzi się tym związkiem i pragnie wrócić do dawnego stylu życia. Jak zakończy się ta historia? Operę można będzie zobaczyć od 10 do 12 maja w Teatrze Wielkim w Poznaniu. Najlepsze utwory hip-hopowe i kompozycje rapowe na jednej scenie i to nad Bałtykiem. Gdynia South Molo Festival to moc pozytywnej energii, dobra muzyka, nietuzinkowi artyści i okazja do nawiązania nowych znajomości. W tym roku zagrają m.in. Szpakus, Molasty, Paluch i Opał. Festiwal odbędzie się od 24 do 25 maja w Gdyni. Jestem Maggie. Zwierzak do zadań specjalnych. A teraz zapraszamy do kina. Ucieczka ze zwierzę uniwersum to propozycja dla najmłodszych widzów, w której dobro ma zwyciężyć ze złem. Ale nie wiadomo jak będzie. Maggie jest dzielną łombatką, która w przebraniu superbohaterki przeczesuje miasto w poszukiwaniu złoczyńców i ich niecnych występków. Teraz będzie musiała się zmierzyć ze złym geniuszem technologii. Planuje on uwięzić wszystkich mieszkańców miasta w idealnej, jego zdaniem, symulacji komputerowej i odciąć ich od realnego życia. Czy uda się go powstrzymać? Film trafi do polskich kin 10 maja. Dosyć! Przeginasz, Boba! Czy zamawiali Państwo pogodę jak marzenie? Express Plus zamówienie realizuje z dostawą map do stolika. Na majówkę będzie słonecznie i ciepło, można ruszać w trasę. W środę temperatura wzrośnie do 26 stopni na Dolnym Śląsku. Bezchmurne niebo, na przykład na Podkarpaciu. W pozostałych regionach zachmurzenie małe. W czwartek ciśnienie zacznie spadać. Na barometrach zanotujemy 1015 hektopaskali. Temperatura oscylować będzie w granicach 23-25 stopni. Pogodnie, szczególnie na Pomorzu i na Mazowszu. W piątek trochę więcej chmur, ale wciąż na niebie będzie gościć słońce. Na termometrach od 21 stopni na Podkarpaciu do 24 w głębi kraju. Do tego słaby wiatr. No, da się żyć. Ogień na wodzie? Dlaczego nie? Jeśli to ogień olimpijski, wszystko jest możliwe. Płomień przemierza drogę z Pireusu do Marsylii na słynnym statku Belem. To rówieśnik pierwszych nowożytnych igrzysk. Trasa jest niezwykle majestatyczna. Dech w piersiach zapiera szczególnie malowniczy kanał koryncki. Czy to zwiastun nowej części Piratów z Karaibów? Nie, to piękne ujęcia z wyjątkowej podróży ognia olimpijskiego. Na pokładzie trójmasztowca spędzi około 11 dni. Do Marsylii, założonej przez greckich osadników około 600 roku przed naszą erą, dotrze 11 maja. Szacuje się, że w ceremonii powitania weźmie udział blisko 150 tysięcy osób. Tego samego dnia rozpocznie się francuska sztafeta z płomieniem olimpijskim, która przemierzy cały kraj, a 26 lipca dotrze do Paryża na uroczystą ceremonię otwarcia igrzysk. Choć od zapewnienia sobie mistrzowskiego tytułu minął tydzień, kibice Interu Mediolan ani myślą o zaprzestaniu świętowania. W Mediolanie odbyła się oficjalna feta, podczas której piłkarze Nerazzurich przejechali ulicami miasta w specjalnie przygotowanych autobusach. Wieczorem blisko 200 tysięcy fanów przeniosło się na Piazza Duomo, gdzie świętowanie trwało do rana. Jak widać, szału radości nie ma końca. Dla Interu to 20 tytuł w historii klubu. Wierny w kibic ekstraklasy. Jan Jurek słowa dotrzymał i poszedł pieszo na mecz. Dystans, jaki pokonał, to 100 km z Sandomierza do Radomia. Wszystko za sprawą wpisu na Twitterze, w którym obiecał, że jeśli jeden z bramkarzy strzeli gola, wybierze się na domowy mecz jego drużyny i zrobi to na piechotę. Ponadto postanowił połączyć marsz ze zbiórką pieniędzy na leczenie chorego chłopca. Efekt? Na szczytny cel uzbierał ponad 12 tysięcy złotych. Postawa godna pochwały. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego po raz kolejny zaskoczył swoją
kulturą, tak jak on ją rozumie. A rozumie w ten sposób, że zaprasza do siebie gości, po czym daje dyla i niech się goście martwią. Takie rzeczy tylko u Bartłomieja Sienkiewicza. Minister Bartłomiej Sienkiewicz zwołał na godzinę 11 konferencję prasową, pozapraszał media, a potem na konferencji sam się nie pojawił, nie mówiąc nikomu. Nikogo nie ma na górze, powiedzieli redaktorom na recepcji. Trudny poniedziałek. Wielu dziennikarzy do tej chwili głowi się, gdzie się pan minister podział. A Express Plus, jako jedyny, dotarł do prawdy i postarał się całą sytuację odtworzyć. No, czyli zabrał zabawki i nikogo nie ma w domu. Psuliśmy od początku, że z tym ministrem kultury to jakiś czeski film, ale teraz mamy to czarno na białym. Przed wyjazdem do Brukseli pan minister musi nabrać manier, bo kariery nikodemadyzmy w Parlamencie Europejskim raczej powtórzyć się nie uda. Na koniec sprawdźmy, co przygotował dzisiaj zespół programu. Dzisiaj. Rząd Tuska podnosi ceny prądu i gazu. Hit czy kit? Komisja Europejska proponuje suszone owady. Grad pustoszy wschodnie Chiny. Dzisiaj i Danuta Cholecka już prawie gotowi. Efekty ich pracy będzie można podziwiać i oceniać o 19:00. Do zobaczenia.